Nauka dla ciebie, czyli co warto wiedzieć o uczeniu się. Zapraszam do wysłuchania audycji nagranych w ramach programu Nauka dla ciebie. Czy potrzebujemy przerw w nauce? W szkole między kolejnymi lekcjami są przerwy, 5-10 czasem dłuższe. Czy służą tylko przejściu z klasy do klasy, czy odgrywają też jakąś szczególną rolę w uczeniu się? Jeśli potrzebujemy przerw, dlaczego? Co ich potrzebuje? Nasz mózg, nasz układ nerwowy? Moimi i Państwa gośćmi są Zuzanna Michalska z Pracowni Edukacji Centrum Nauki Kopernik i profesor Wojciech Pisula z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Podcast realizowany w ramach programu Nauka dla Ciebie, wspólnej inicjatywy Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik. A zatem, czy potrzebujemy przerw w uczeniu się? Z całą pewnością tak, i te przerwy powinny mieć bardzo taki wieloraki charakter. No, zacznijmy od tego, że przerwy można rozumieć jako przerwy od samej sytuacji edukacji. Ale przerwa może być też rozumiana jako przerwa w konkretnych treściach, w zdobywaniu konkretnych kompetencji wokół konkretnego przedmiotu. Jest taka fundamentalna zasada związana mhm. z procesami pamięciowymi, z procesami uczenia się, że czas ekspozycji nie jest ekwiwalentem liczby powtórzeń. To oznacza, że liczba powtórzeń jest znacznie ważniejsza od czasu ekspozycji. Jeżeli. Zatem mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że mamy codzienny, krótki kontakt z jakimś materiałem, to z całą pewnością on się będzie lepiej konsolidował, jeśli chodzi o jego ślad pamięciowy, o opanowanie tego materiału, niż wtedy, kiedy będzie to kontakt sporadyczny i zbyt intensywny. Umówmy się, że taki blok dwóch, albo nie daj Boże trzech lekcji matematyki. Pozwala rozpędzić się nauczycielowi w zagłębianiu w coraz to bardziej złożone zagadnienia bez jednoczesnej kontroli, czy przypadkiem ci uczniowie mu nie odpadli po drodze. Ale tak się zastanawiam, bo pan profesor mówił, że nie chodzi o to, że to jest matematyka, tylko chodzi o to, czy te czynności są podobne, czy różne. Czyli gdyby to był Wracam do tego Chodzi. przykładu. Chodzi o to, i o to. A, czyli to nie jest tak, że gdyby to był taki dzień matematyczny, że na przykład najpierw konstruujemy bryły i to jest takie manualne, później sobie coś liczymy, a później je malujemy, to dalej to jest to samo i dalej to nie jest korzystne. Eee, to znaczy eee, ta zmiana formy aktywności jest oczywiście bardzo ważna. Mhm. Chodzi o to, żeby ona nie wygenerowała nam takiej sytuacji, że to będzie raz tygodnia. Aha, czyli jednak regularność, czyli nie może być za rzadko. Bo, bo to na tym rzecz polega, że, m, że liczba powtór powtórzenia. Mhm. E, istotą procesu uczenia się jest to, że wracamy do pewnych spraw, powtarzamy, szlifujemy. Czyli taka pozwalam... spirala powinna. Tak, proszę pamiętać o takiej rzeczy. Ślad mhm. pamięciowy wymaga czegoś, co nazywamy konsolidacją. Otóż na ogół lwia część tego procesu konsolidacji odbywa się w trakcie O nie, snów. panie profesorze, musimy się cofnąć, bo nie chodzi jeszcze, co to jest konsolidacja, ale co to jest ślad pamięciowy. No, czyli to coś, co pozostaje w naszych głowach po e, e, opanowaniu pewnych zadań, e, nabyciu pewnych treści edukacyjnych, czyli to, ta treść tej, te, te, mhm. te, tego, tego, tego procesu edukacji, no, my chcemy, żeby ona była w jakiejś formie zapamiętana. Albo w formie mhm. umiejętności, albo w formie wiedzy, albo w e, 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 formie innych kompetencji, m, e, które te cele edukacyjne zakładają, w takiej lub innej formie wymaga procesu pamięciowego. Nie chciałbym, żebyśmy byli posądzeni o to, że, uczymy, że tutaj mm -hmm. mówimy o uczeniu się na pamięć. Chodzi także o pewne umiejętności związane z rozwiązywaniem pewnych problemów, z rozwiązywaniem pewnych zadań, ale Udział pamięci jest niezbędny. Ale chciałam jeszcze dopytać, przepraszam, bo, bo mm. czuję, że wchodzę w słowo, ale chciałam dopytać, czy to oznacza, że jeżeli Centrum Nauki Kopernik prowadzi program Nauka dla Ciebie i w jego ramach y, szkoły mogą zapraszać, Nasze objazdowe wystawy, to znaczy, że korzystnie dla uczniów jest na przykład powtórzyć to doświadczenie, to znaczy kilka razy pracować z tymi z samymi pewnością. obiektami. Z całą pewnością. Aha. I wiele bardzo podstawowych badań tego, tego to, to udowodniło. No, na przykład, jeśli dajemy, zastanawiamy się nad zdolnością dzieci do twórczego myślenia. Aha. Jedną z takich prostych technik badania twórczości jest oferowanie dziecku jakiegoś obiektu. Niech to będzie łyżka, niech to będzie inna prosta rzecz, mhm. i spróbowanie, e, na, za, zachęcenie tego dziecka, żeby znalazło jak najwięcej różnych zastosowań tego obiektu. Mhm. To podstawowym efektem, który się uzyskuje, jest to, że obiekty dobrze znane. Są znacznie bardziej twórczo wykorzystywane niż te obiekty, które są widziane po raz pierwszy. Innymi słowy, nagromadzone doświadczenia z tym e, obiektem mhm. pozwalają tak naprawdę przekraczać po tym granice tej rutyny wykorzystania tego obiektu. Często ta nowość jest, jest tutaj barierą. Kiedyś było takie słynne doświadczenie, cytowane, przez wiele podręczników na szympansach. Tak, Wolfganga Cholera, pewnie wszyscy interesujący się troszkę psychologią wiedzą, że to był taki badacz na początku XX wieku, który stawiał szympansy w wieku, w taki, wobec takiej sytuacji problemowej, że wieszał gdzieś tam wysoko przynętę w postaci banana. Nie można było do tego doskoczyć, nie można było sięgnąć jakimś prostym narzędziem, i niektóre szympansy wpadały na pomysł, że trzeba postawić skrzynki jedna na drugiej, i wtedy można po takiej piramidzie dostać. Się do tego banana mm. i e, e, zdobyć, zdobyć tę nagrodę. Otóż nikt nie uczył szympansów rozwiązywania tego problemu w ten sposób, ale późniejsze badania pokazały, że rozwiązywały to zadanie te szympansy, które wcześniej miały jakieś doświadczenia ze skrzynkami w ogóle. Aha. I dlatego, jak sobie myślę o Państwa pracy ze szkołami, to myślę, że te powtarzane wizyty, które będą trochę podobne, ale jednocześnie będą zawierały nowe elementy. To jest, powiedziałbym, gdzieś trzeba wyważyć proporcje między tym, co już znane, mhm. a tym, co nowe. I to może stwarzać taką optymalną ścieżkę, powiedziałbym, tego progresu, tego, tego posuwania się na tej ścieżce edukacyjnej. I kluczowa sprawa dobry sen. Dobry sen. Dobry sen, który pozwala ten ślad, jak mówimy, skonsolidować, pozwala ten sen utrwalić to, czego się ten młody człowiek nauczył. Czyli powinniśmy jednak gonić. Do łóżka. Ale jak przede wszystkim rytm okołodobowy. Niezwykle ważna sprawa, żeby, żeby wytworzyć pewien rytm aktywności. Jest czas na aktywność yy, związaną ze szkołą, jest czas na zabawę i jest czas na sen. Panie Zuzanno, tak zastanawiam się jeszcze, bo zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik i wystaw na, yy, nauki dla Ciebie to jest takie intensywne doświadczenie. Czy zwiedzający odpoczywają? Czy są przerwy w zwiedzaniu? Tak, Jeżeli ktoś idzie przez wystawę, to czy widać takich odpoczywających zwiedzających? Tak, myślę, że widać, ale to są najczęściej pewnie osoby, które są fizycznie zmęczone. Czyli, czyli po, jeżeli przez dwie godziny chodzą, i, I eksperymentują, no to odczuwają również fizyczne zmęczenie, ale tam też są, z tego co pamiętam, magazyny popularno-naukowe, więc można dalej zaangażować umysł i się uczyć siedząc również. Aha, czy ten odpoczynek by polegał właśnie na zmianie aktywności, tak? To znaczy, że ktoś był w interakcji z eksponatem, a później zmienia tą aktywność, na przykład sobie czyta, prawda? Przy czym Albo idzie do pracy. Żeby to był odpoczynek. Aha. To, to musi być stworzenie okazji do aktywności własnej, a nie kolejny przymus. To jest. Czy, w przypadku wystaw. Bardzo dobrze. Jeżeli Aha. jest miejsce, gdzie można na chwilę przysiąść Aha. i na przykład popatrzeć daleko, Aha. czyli przerzucić uwagę ze szczegółu. Na jakąś szerszą perspektywę, prawda? To patrzenie w dal jest takim ważnym elementem relaksu. Mhm. Bardzo podejrzewam, żebym tutaj nie pomylił się. Jeśli bym stwierdził, że wiele scenariuszy tego odpoczynku będzie przebiegało w taki sposób, że osoba sobie gdzieś tam posiedzi, porozgląda się, po czym zafiksuje wzrok na jakim eksponacie i do niego podejdzie. Mhm. E, czyli wyzwolenie tego własnego rytmu e, tutaj aktywności będzie, będzie bardzo kluczowe. To na koniec mam jeszcze jedno pytanie, a mianowicie takie. Dużo mówimy o tym, że uczenie się jest kompetencją, kompetencją złożoną, która składa się z różnych umiejętności, którego polega też na gromadzeniu wiedzy, przyjęciu pewnej postawy. I zastanawiam się, czy długie, wielotygodniowe wakacje nie odzwyczajają nas od uczenia się, czyli nie sprawiają, że ta kompetencja zanika. Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć mm -hmm. w sposób jednoznaczny. To, co myślę na temat procesów pamięciowych, na temat procesu uczenia, skłaniałoby mnie do myślenia, że być może wakacji powinniśmy w sumie mieć więcej, ale nie w długich odcinkach. Aha. To znaczy, żeby bardziej złota struktura tego roku szkolnego czy akademickiego była nieco bardziej złożona, być może więcej tych etapów, być może stary pomysł trymestrów nie był, mhm. nie, 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 nie był zły. Myślę, że tych przerw powinno troszkę być, one są potrzebne, natomiast taka jedna długa przerwa. Być sądzę, ja tu podzielam opinię, że, że ona nie jest jednoznacznie pozytywna, że tutaj to jest pewne wybicie z takiego, powiedziałbym, e, umysłowego, no, nazwijmy to, to takiego moudu, takiego właśnie nastrojenia do, 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 do tego, żeby, e, żeby się czegoś uczyć, żeby, żeby tą głową pracować. Nie, nie mam tutaj zdecydowanej opinii, ale pewnie ja bym się do tego skłonił, że tych wakacji w sumie w ciągu roku dla tych młodych ludzi, nie potrzeba mniej, myślę, że potrzeba więcej, tylko że one powinny być inaczej, nieco zorganizowane. Mhm. No dobrze, to podsumowując tę rozmowę, yy, wiemy, że istotna jest regularność, że istotny jest sen, że bardzo są potrzebne w uczeniu się przerwy, które będą polegały i na odpoczynku od takiej, tak to zrozumiałam, aktywności poznawczej i które polegałyby na zmianie rodzaju. Aktywności, a gośćmi naszego spotkania byli dzisiaj profesor Wojciech Pisula z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk i Zuzanna Michalska z pracowni edukacji Centrum Nauki Kopernik. Rozmowę prowadziłam ja, Ilona Iłowiecka-Tańska z pracowni przewrotu kopernikańskiego Centrum Nauki Kopernik. Podcasty Nauka dla Ciebie są realizowane i finansowane w ramach wspólnego programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. W ramach programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania Naukobus i Planetobus oraz zajęcia online.